Także dzisiaj, proszę Państwa, u nas bardzo dużo rzeczy ciekawych. Takie to są rzeczy może troszeczkę powywracane, bo o tych różnych bankach oszustystycznych, o pożyczkach oszustystycznych poopowiadamy. Czyli, że tak, no musimy się wcielić po żydowsku. Jak z Wielkiej Wiochy, czyli Warszawy, tu jesteśmy, Europa, Warszawa, jak z europejskiej wielkiej wiochy Warszawy można zrobić wiochę małą, taką wiochę, żeby ciebie wszyscy znali. O tak, tak, do salcesonizmu jest to potrzebne do kombinowania. No to coś takiego jak w Biblii mamy o Jezusie. A czy to nie jest ten Jezus, którego my, bracia, jego siostry, wszystkich znamy? Bo to przecież z Galilei pochodzili. Wszystkich znamy. I to było spisane w Piśmie Świętym. To jest wpisane w Ewangeliach, czyli że Jezus miał braci, czyli że Jezus miał siostry, ale mało tego, z tego ktoś zrobił biznes. Przecież my go znamy. I tych siostr, te siostry znamy, i tych braci znamy. Tak, tak, tak. Zamyśliłam się tak, bo przecież to się transponuje, to się przecież przekłada na czasy dzisiejsze. Tak. Mówią, że nie ma już tej świątyni Salomonowej, żydostwa nie ma, że Rzymianie w roku 70 zburzyli ostatecznie całą tę teokrację, zwłaszcza i zważywszy, że ateizm się rozpanoszył. No ale podobieństwa są niesamowite. Cały czas jest ten sam układ. Tak jak byli kapłani, którzy byli już niepotrzebni, bo to był Jezus Chrystus kapłanem nieprzechodnim, to Biblia mówi, że tamtych kapłanów było więcej, czyli że niepotrzebni. Albo Biblia mówi o ofiarach, że tamtych wołów, baranów było więcej, prawda? Czyli jak z wielkiej wiochy można zrobić wiochę małą? No wiecie Państwo, teraz rozdmuchać w internecie, no to wiochę małą rozdmuchasz do rozmiarów niebotycznych. No, odwrotnie może być. Ale tutaj po żydowsku tak, że oni znali siostry, braci Jezusa, tak żeby szybciej go pochwycić, bo jak znamy braci i siostry, no to Jezus jest byle kim, Jezus jest byle czym, no bo jak nie jest po tych szkołach, co faryzeusze, nie ma tych samochodów złotych, pojazdów, tytułów, mieć i być, Państwo zobaczą, co macie spuściźnie po żydostwie. Mieć i być, mieć i być. No, autorytaryzm, panoszenie się, panowanie jeden nad drugim. Tutaj w tych sąsiednich audycjach radia. My to KFM, Eurokoncita Barbie, Baby Langstrum Ekstra macie Państwo na temat zachowania się Żydów, że oni mieli to, byli rozpasani, mieli prawo, dekalog, przykazania, ale przecież to było zmienione, Państwo zobaczą. My trąbimy od lat 15. Ja to 35 lat głoszę. Też kiedyś na wioskę jechałam do takiej adwentystki, bo oni mają podział na zakon moralny i zakon ceremonialny. A ja nigdy tam specjalnie, no to kiedyś rozmawiałyśmy, czy ta adwentystka, to ja nie wiem. Ale to była biedna młoda dziewczyna, nic nie wiedziała. A ja się tak przygotowałam, że zakonu nie wolno dzielić na moralny, na ceremonialny. Ona mówi, oczywiście, ja tylko tak chodziłam troszeczkę do tych adwentystów i też nie podzielam, bo nie można podzielić. W moralnym jest coś ceremonialnego i w ceremonialnym jest coś moralnego, także jak podzielić, nie ma.